wędzony porter bałtycki i wymrażany wędzony porter bałtycki. To chyba będzie całkiem niezła degustacja. Dzień dobry, Kociokwik. Piwny głos w waszych domach. Przed nami dwa piwa z browaru Ale Browar. Chociaż to jest... Chociaż tak, w sumie jedno, tak, ale dwa. Jedno, ale dwa. Jakiś czas temu Ale Browar wypuścił wędzony porter bałtycki Undead Lord, który tutaj sobie stoi. I jest to 25 ekstraktu, 10,5% alkoholu. Wędzony. I wypuścili od razu, to w ogóle chwali się, że od razu wypuścili wersję wymrażoną i destylowaną, której nie mamy. Ona jest dostępna tylko u ich partnera, który to destylowanie przeprowadził, czyli Podole Wielkie i w ich sklepach firmowych. No ale skupmy się na piwie, bo tamto już to nie jest w sumie piwo. Ale Browar no długo porteru bałtyckiego nie robił, no bo ale, no to górna fermentacja. Ale jakiś czas temu jednak stwierdzili, że nie, no dobra, ta dolna nie jest taka zła. Więc porobili jakieś pilsy, lagery, no i porter bałtycki. Jak widzicie, ja nadal nie piję, w związku z tym, że czeka mnie operacja. Wciąż czeka. Wciąż czeka. I co my tu mamy? Woda, słońce, jęczmienny, słód żytni. To jest całkiem solidna wędzonka. Daj mi się wywąchać. Dobrze, dobrze, proszę. Nie no, możesz wąchać ile chcesz. No, wąchać mogę. Barwa stylowa. Piana beżowa, dosyć ciemna. No tak, jest zdecydowanie wędzony. Jest to jest dosyć słodko. Takie nuta, zdecydowanie taka skórka chleba, trochę ciemnych owoców. No więc aromatycznie wszystko jest na miejscu. To nie jest taka wędzonka jak Schlenkerla Plus, więc jednak ta wędzoność tutaj jest taka jak na mój gust stonowana. No ale ja zanurzam głowę w ognisko i tak fajne, ale mogło być więcej dymu. Tak? Nie, nie robię tak. Nie, nie, nie. No to dla mnie nie ma czegoś, co jest zbyt wędzone. Nie, właśnie zastanawiałam, co wtedy z brodą. Nie, co rośnie nowa. Nie no, pachnie bardzo przyjemnie. I czuć, że to jest porter bałtycki. Czuć ten profil estrowo-owocowy. Nie jest przepalone. Nie jest takie nuty imperialnych stoutów. I nawet już ta wędzonka trochę uleciała. Jednak mogło być jej tutaj więcej. Piwo jest dosyć pełne. Dosyć słodkie. Natomiast ta słodycz jest bardzo fajnie skontrowana. I znowu, w smaku czuć, że to jest porter bałtycki. Ten finish jest dosyć wytrawny. Pijalność jest wysoka, mimo tych parametrów. No i wszystko tu się zgadza. Jest taka lekka nuta wędzona. Oczywiście ja bym chciał, żeby była wyższa. No ale to jest porter bałtycki z fajnym twistem. I co jest dużym plusem, że mimo to, że to jest 25 plato, to on nie jest taki zbyt imperialny. On pije się go jak dobry, rasowy porter bałtycki, czyli jak na swoje parametry, jest dosyć lekki. Aż za lekki. Zdradliwie pijalny. No, a mówiąc o zdradliwie pijalnych, to co byśmy powiedzieli na wersję wymrażoną, która ma 19,5% alkoholu. Szkiełko z browaru Golem świętej pamięci. Pasuje do tego piwa Golem. To mają. Już przy samym nalewaniu widać było, że to jest gęste. Chyba w ogóle nie jest nagazowane. Niucha? Powącham. Znaczy tej wędzonki trochę zdecydowanie nie ma. Ale pachnie super. Napiłabym się tego.
Są takie aromaty czekoladowe, ale jednak dominują owoce. No, jest taka śliwka. Trochę czuć alkohol, ale nie jest nieprzyjemny. Jest taki dosyć szlachetny. Taka pralinkowość. Mhm. Teraz mi weszła taka fajna nuta czekolady deserowej, ale takiej czystej, deserowej czekolady. Jest fajna czekolada w tym. No, pachnie jak taki przyjemny likierek jakiś. No, likierek albo taka pralinka z wiśnią. Coś na deser idzie. No, trochę mało tutaj tej nuty wędzonej jest, jak dla mnie. To szkoda. Oczywiście jest gęste, likierowe, słodkie. Ale nie jest jakieś super słodkie. No to piwo też nie jest bardzo słodkie, więc ta... Skoro to jest 10,5, to jest prawie 20 alko, więc zagęszczony dwukrotnie praktycznie. No to jest taki likier lekko czekoladowy z taką mocną nutą owocową. Znaczy jak na likier, no to dobrze, gdyby był słodszy. Mhm. Natomiast to jest jednak wymrażane piwo i jako takie jest naprawdę bardzo przyjemne. W smaku nie czuć alkoholu. Jest delikatnie rozgrzewający, ale to nie jest taki ordynarny, taki nieprzyjemny alkohol. Czyli ta alkoholowość jest tutaj bardzo fajnie wkomponowana. No jako taka alternatywa dla porterówki w wersji light. Jest mocniej zaznaczona goryczka przez to, że no, jest to zagęszczone i ta palona goryczka i ta taka... Chmielowa nawet nie, ale taka paloność jest taka, jest tutaj mocniejsza. No, oczywiście tak musiało być, bo inaczej by się nie dało. Tak sobie raz na jakiś czas taki malutki kieliszek jak najbardziej można się uraczyć. No całej butelki to bym nie polecał nikomu. Ale tak, taki fajny trunek degustacyjny. Zwłaszcza zestawiony z piwem bazowym, żeby zobaczyć jak to wymrożenie wpłynęło na profil. Jestem jak najbardziej za. Fajne i naprawdę bardzo mi się podoba to, że Ale Browar wypuścił te trzy wersje jednocześnie. Mhm. Więc jak ktoś chce, może sobie kupić te trzy butelki i zrobić panelik, porównać po prostu jedno piwo bazowe. Tak jak czasami mówimy, że jeżeli jest jedno piwo leżakowane w kilku różnych beczkach, to warto kupić, jeżeli ktoś chce i ma budżet na to, kupić sobie wszystkie i zaprosić znajomych, zrobić panelik, porównać jak różne beczki wpływają na to samo piwo. To jest podobnie, tylko że jak różne metody obróbki dalszej wpływają na produkt bazowy. Więc bardzo fajne, ale więcej wędzonki, ale browarze, no śmiało, no więcej. Będzie lepiej. A i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Więc Ale Browar też może zrobić porter bałtycki i wychodzi to naprawdę godnie. W sumie jedna rzecz z Ale Browaru, oni chyba mają destylowaną albo wymrażoną wersję Smoky Joe. Tak, chyba coś takiego było. I pamiętam, że nawet było to na którymś sympozjum, nie na sympozjum, tylko na którejś konferencji, bo były wystawione różne piwa, każdy browar coś przynosił i to miało być rozpięte na koniec, ale oczywiście ludzie wchodzili sobie, zabierali. I Jarek mówił, o chodź, zobacz, mam Smoky Joe, a ktoś już zabrał. Więc byłem tak blisko. Może kiedyś jeszcze uda. Dajcie znać, czy mieliście okazję spróbować tych piw albo destylatów z Ale Browaru. Czy wam smakowały? A my widzimy się? Za czas jakiś.